30 czerwca, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Rozpoczynamy zwykle od KGHM-u, który, no właśnie, może najpierw wykres miesięczny, bo wiemy również, że zakończył nam się miesiąc. Wyraźne odejście, co było cofnięcie do strefy wsparcia. Teraz silna świeca, która w całości zasłoniła, właściwie zjadła z nadmiarem tą tutaj czarną ostatniego miesiąca świecę, sugerując wręcz pójście dalej do co najmniej tutaj 115 zł. Jeżeli teraz weźmiemy wykres tygodniowy, widzimy to wyraźnie, zejście tutaj do podstawy, znaczy się do strefy, która tutaj miała ten pierwszy taki szczyt w cenach zamknięcia. No i teraz dwie silne białe świece. Ale spójrzmy, teraz jest mała czarna i mała czarna, ale nie taka do picia, tylko mała czarna szpulka. No to pokazuje, że powinien być jeszcze jakiś tydzień, który będzie nas próbował wynieść na wyższe poziomy. Jak to ogólnie rynek wyrysuje? Czyli czy uda mu się, nie wiem, utworzyć tu jakąś korektę nawet pędzącą, czyli tydzień biały, potem mała czarna i znowu wyjście na to? No trudno jest mi to jakoś jednoznacznie określić. Natomiast jedno jest w tym momencie pewne, że no bardzo prawdopodobne, że wzrost dalej powinien jeszcze być kontynuowany. KGHM powinien się znaleźć na wyższych poziomach. Patrząc teraz na układ dzienny, no to widzimy wyraźnie, że mamy tutaj moim zdaniem do czynienia z wykończeniem jakiegoś impulsu. Teraz mamy układ korekty jakiejś i on może jeszcze być kontynuowany. Tu jakieś minimalne zejście może być, ale wydaje się, że po tym zakończeniu tej korekty tutaj powinien nastąpić kolejny ruch, który dolowo pójdzie tutaj co najmniej na ten poziom 109 zł. Natomiast jak to będzie się, co będzie się z tym dalej działo? No trudno powiedzieć, jeżeli ta strefa zostanie wybrana, no to zostanie wówczas zaatakowany poziom tutaj szczytu. Na tę chwilę jest cały czas w grze, jest dalszy wzrost. Kolejna spółka to PKN Orlen, która chyba ze wszystkich indeksów i tych omawianych jest najsłabsza. Tutaj przypomnę w tym dużym takim układzie, no cały czas mamy tutaj jakąś tendencję spadkową, gdzie dołki, poprzednie wybite dołki stanowią opór dla ewentualnych wzrostów. Teraz rynek tutaj zatrzymał się tuż nad tym dołkiem, ale na razie widzimy, że tutaj nic się nie dzieje, tutaj nic się nie chce zadziać. To jest tak jakby tylko przeczekanie przed jakimś ruchem ponownym, dalszym ruchem w dół. I na chwilę tak to wszystko odbieram. Dla kurażu jeszcze świeca miesięczna czarna z wyraźnym cieniem. No mamy tutaj tego pinbara, teraz nie został on wybity, tak? Nie został wybity ten bar. Jeżeli spojrzymy tutaj na wykres dzienny, to widzimy również, że ten wzrost no, jest skorekcony, ale nie mamy wybitego dołka, więc jeżeli popyt się zmobilizuje i ruszy do góry, następnie wybije tutaj poziom 97 zł, no to będzie można mówić o kolejnym ruchu do góry, co najmniej na poziom 123 zł. Natomiast w tej chwili jesteśmy w takiej relacji, że bardziej powinniśmy się spodziewać uderzenia w 85 i dalszej kontynuacji ewentualnego spadku niż tego numeru właśnie z tym wzrostem. Na takich newralgicznych punktach tak to jest. Jeżeli teraz spojrzymy tutaj na wykres dzienny, no to już wspominałem, że no, pytanie, czy to było całe ABC i na dół? Na razie wykres tak rysuje, ale jeżeli tylko zdoła wybić w cenach zamknięcia wyraźnie poziom 93, będzie to oznaczało moim zdaniem, że mamy do czynienia z układem jakaś fala jako nazwijmy A, postaci ABC, fala B też w postaci ABC, no i teraz rozpocznie się tutaj impuls. Jeżeli ten impuls będzie wygenerowany, czyli będzie wybicie tutaj tych 93 zł, moim zdaniem, co prawda z ryzykiem ponownego zatrzymania na 97 zł, ale moim zdaniem będzie to ruch, przepraszam, który powinien nas zaprowadzić co najmniej w rejony 103 zł, jeśli nie tutaj 101. Kolejna spółka to już bankowa, czyli Pekao S.A. No tu jak widzimy delikatne przypomnienie szerszego kontekstu, cały czas trend spadkowy, brak jego jakiejś takiej okazji zmiany, aczkolwiek ruch, który poszedł tu, wybił ostatni potwierdzony dołek, więc daje taką możliwość. Teraz
Ruchy miał miejsce tutaj w dół, nie wybił tego dołka, ba, zatrzymał się idealnie na strefie na koronę. To pozwala sądzić, że będziemy atakować ponownie tutaj te obszary i być może wyjdziemy na obszary wyższe, czyli będziemy robili korektę tego tutaj ostatniego większego swingu, a to oznaczałoby możliwość dojścia, począwszy od poziomu 120 do 100, około 130. Ale spokojnie, bo w tej chwili, może zobaczmy na wykres miesięczny, jeszcze podobna sytuacja, tak? Czyli mamy ten dolny cień, mamy teraz nie objęcie, ale silne przenikanie, więc tutaj jest pod względem pozytywnie. Na wykresie tygodniowym wydaje się tak, że mamy jakiś układ, który może być tylko korekt teraz ten tydzień i pójście dalej do góry, więc w związku z tym przejdźmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy tutaj utrzymaną, jak na tę chwilę, kwestię dotyczącą korekty PSO 1 do 1. Ja tylko wskażę jeszcze, że tu na tym wzroście między tymi dwoma spadkowymi swingami mamy taki układ, który określiłbym mianem trójki, czyli jest ruch, jest korekta, jest ruch. Nie ma impulsu według mnie, tylko jest trójka. Jeżeli jest trójka, to wiemy, że to nie jest impuls, tylko to właśnie korekta, w tym momencie część korekty, no bo po wzrostach to korekta do góry nie ma możliwości, tylko w dół, ale tutaj może być właśnie układ, gdzie mamy do czynienia z korektą pędzącą, zatrzymanie tutaj na koronę, czyli normalna reakcja podażowa, teraz zatrzymanie na poprzednim szczycie, no i jeżeli ten dołek nie zostanie wybity, tylko wybijemy tutaj poziom 112,70, moim zdaniem będzie to ruch, który będzie generował nam dojście do poziomów co najmniej tych 180, czyli do tych tutaj rejonów, tych dwóch szczytów, z mocnym takim moim zdaniem przekonaniem, że poziom tutaj 117,85 powinien w jakiś sposób zostać naruszony. No i PKOBP. PKOBP oczywiście znowu weźmiemy miesięczna świeczka, tutaj jest po pinbarze, miał miejsce na podwójnym dołku, duża biała świeca, teraz dojście tutaj do poziomów szczytowych. No, chciałoby się powiedzieć, że jeżeli rynek tu wybije te poziomy, no to ma otwartą drogę, kurczę, do ataku na nowe szczyty, bo tutaj mamy układ jakiejś korekty ABC i jest tutaj możliwość do ataku na nowe szczyty, a przypomnę, że ten nowy szczyt jest idealnie zgrany tutaj, jak widzimy, z szczytem. Czyli jeżeli byśmy tutaj chcieli wybić, no to najprawdopodobniej mielibyśmy, nazwijmy, ruch w okolice 50 nawet i 2 zł. Ale to jest taki, powiedzmy, pozytywny wariant wynikający tutaj ze świecy miesięcznej, który jest w grze. Natomiast teraz musimy się skoncentrować na tym, że zanim wybijemy ten szczyt, 48 zł mniej więcej, czeka nas silne spotkanie trzeciego stopnia, jak ja to określam, z poziomem około 45 zł. I tak jak ten poziom 45 zł wydaje mi się dość mocno prawdopodobny do osiągnięcia przez akcję PKO BP, tak już no, biorę pod uwagę, że tak jak wspominałem, po tym całym wzroście, jaki miał miejsce na akcjach PKO po tym całym impulsie czerwca 2016 roku, ta korekta wydaje się dość płytka. Ona zatrzymała się w dobrym miejscu i oczywiście może być dojść do tego, że będziemy podążali na ten nowy szczyt. Ja tego nie neguję. Jest taka opcja, ale musimy na pewno mieć właśnie szczególną uwagę zwrócić tu w rejonach 44, 50, 45 zł. Dlaczego mówię 45? Bo 44,50 bardziej pasuje tutaj do strefy cenowej. Natomiast 45 mamy tutaj wyraźną konfluencję dwóch zniesień, czyli zniesienia po tym spadku mamy dojście na 50%. W cenach zamknięcia tutaj mówimy, może uznać, że 61,8, jeżeli chodzi w ogóle. Cofnienie w ramach jakiejś korekty, no i teraz siłą rzeczy na 78,6. Tu mamy również zniesienie wewnętrzne przeniesione 161,8. No to się nachodzi i dlatego też te tutaj rejony 44,55 wydają mi się bardzo prawdopodobne do osiągnięcia, natomiast będą istotne z tego punktu, czy jesteśmy w stanie, znaczy istotne, ja bym powiedział tak, tutaj najprawdopodobniej nastąpi atak podaży. I
Potem będziemy mieli istotne to, czy z tego poziomu wykreuje nam się korekta, tylko i wyłącznie korekta schodząca do 40 zł, czy nawet może do 38 i po niej kolejny impuls, bo gdyby tak się miało stać, no to wtedy wiadomym byłoby, że raczej będziemy wybijali te nowe szczyty. Czy jednak tu zakończy się impuls kończący jakąś falę A, B, C, która tworzy falę B po tej A, i następnie przyjdzie czas na impuls spadkowy, który będzie podążał w kierunku 30 zł. Także tutaj bardzo sytuacja ciekawa. Jeszcze mówię, patrząc teraz na okres tutaj dzienny, również mamy najprawdopodobniej do czynienia z jakimś układem korekty pędzącej 1:1. W tej chwili ruch do góry, w piątek takie przeczekanie w postaci doji. Mamy tutaj takie no insar, czyli mieścimy się w ramach tej białej świecy. Wydaje mi się mimo wszystko jednak, że powinniśmy iść do góry. I tu znowu, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć na wielkość fali tutaj tej pierwszej, stowej, teraz ewentualnie tej, która mogłaby być falą piątą, no to 100 równość wypada na poziomie tego ostatniego szczytu, natomiast wydłużenie 161 bądź 200 jest w okolicach właśnie 44, 50, 45. Geometria jako posiłkę, takie dodatkowe wyznaczanie fal zasięgu ma jakiś swój pewien sens. No i jeszcze dochodzi tutaj w tych okolicach 45 równość fal, czyli ta fala, tutaj ten wzrost i równa fala pada też w okolicy 45. Także moim zdaniem będziemy tutaj chyba jeszcze dalej szli w tym wymiarze dziennym. Tu raczej powinna nastąpić reakcja podażowa i rynek powinien odwrócić nam kierunek. Pytanie, czy to będzie odwrócenie na korektę, czy to będzie odwrócenie na zakończenie tego całego układu jako układu korekcyjnego. I ostatnia spółka PZU. Miesięczny wykres, jak widzimy, też wyraźna biała świeca, z tym, że pozostawiony wyraźnie też cień po od góry, który tak naprawdę, no bo gdybyśmy chcieli tutaj miesięcznie zwrócić uwagę, to tą strefę moglibyśmy tutaj, tak powiem, ja tu na sekundkę ją poszerzyć, bo tutaj rozpoczął się ten stan podaży, tak? Czyli widzimy dojście w punkt i stąd też jest ta reakcja cena. Natomiast to, co, że tak powiem, jest tutaj takie dość mocne, to mamy zbliżony układ. Tutaj też był pin bar czarny, biała świeca, co prawda nie było tego górnego cienia i była kontynuacja. Tu też mamy pin bar, jakby nie było układ AEC po tym wzroście. No i teraz jest potwierdzenie. Moim zdaniem ten wykres miesięczny sugeruje możliwość dalszego kontynuacji. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tu widzimy wyraźnie jakiś potencjał wyczerpania. Skąd on się bierze? No z prostej przyczyny, mamy strefę na koronę, tak? Widzimy tutaj ostatni szczyt, przedostatni szczyt, można powiedzieć. Dojście do tych rejonów po prostu jest elementem, który uruchamia podaż. Stąd też druga świeca, która ma duży górny cień. No i to już jest pewnego rodzaju zagrożenie. Tylko jeżeli spojrzymy na ten wykres, to widzimy wyraźnie tutaj wyjście ponad ostatni podkreślenie, czyli możliwość zmiany trendu. Być może rynek delikatnie cofnie, być może cofnie troszeczkę mocniej do podstawy, do strefy na koronę, ale moim zdaniem jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że to wyczerpanie, jeżeli nawet wejdzie w fazę w tej chwili spadkową, to będzie to tylko ruch korekcyjny. I zobaczmy teraz jeszcze wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy nadal te spadki, te dwa pinbary nie są takim elementem, który na dzień dzisiejszy, tak, który mógłby powiedzieć, że już jest koniec tego wzrostu. Dlaczego? Bo jest zachowany overbalance. Ale tutaj znowu na wykresie dziennym zwróciłbym uwagę na coś, co jest naprawdę według mnie skuteczne. Nie zawsze to się pojawia, ale jest. Formacja chaotyczna, czyli mamy tutaj bardzo duże wahania, bardzo duże cienie, dwie świece, tak, gdzie cień góra, dół. To są momenty szczytowe i teraz nawet rynek moim zdaniem obronił jeszcze ten overbalance, tak, czyli tutaj obronił ten układ jako, no nazwijmy falę, nie wiem, czwartą pędzącą, no, czyli zachował ten overbalance i pociągnął do góry, to będzie to takie naprawdę delikatne naruszenie. Czyli tutaj jesteśmy ewidentnie, moim zdaniem, w jakiejś strefie szczytowej i nie spodziewałbym się jakichś szalonych wzrostów, ba, ciężko nawet jest na tę chwilę jednoznacznie powiedzieć, że jeszcze nowy ten szczyt powinien być. Tu będę się skłaniał ku temu, że dużo powie nam poniedziałek, wtorek. Jeżeli
cena zacznie odradzać, czyli iść do góry, to te wyjście, naruszenie tych promów, to będzie całkiem prawdopodobne. Natomiast jeżeli zaczniemy spadać, no to definitywnie możemy wtedy uznać, że będziemy spadali co najmniej do poziomu około 41,50, a z dużym prawdopodobieństwem tutaj do obszaru o 40,80, bo ta formacja tutaj, ta chaotyczna plus potwierdzenie go, to jest idealny sygnał. Tutaj po wybiciu tego dołka będzie już potwierdzony, nazwijmy, sygnał, więc tutaj, tak jak powiedziałem, tak to wygląda, jeśli chodzi o PZU. Wydaje mi się tutaj najmniej jak gdyby ma takiego zapasu do wzoru, tak? Te inne spółki, o których mówiłem, oczywiście nie PKN, ale KGHM, PKO, jedno PKO, drugie. Tam na razie tak osobiście mocno jeszcze jak gdyby uzyskanie jednego szczytu. To samo zresztą wydaje się na indeksie WIG 20, indeksie WIG. Natomiast PZU samo sobie, no nie wiem, może niekoniecznie jeszcze ten jeden szczyt się pojawić, ale no, wykluczyć tego nie można. Tutaj to, co tu się zadziało, jest dla mnie bardzo znamienne na odpowiednim miejscu, także teraz, no ale oczywiście, żeby nazwijmy to, móc mówić o realizacji tego całego układu, no to musimy teraz podążyć w dół, wybić tutaj poziom 43,02. Wybicie tego poziomu moim zdaniem będzie wskazywało na, że rynek będzie chciał iść. Oczywiście tutaj, jeżeli wybijemy ten poziom, tu musi inną strefę, która może wygenerować nam jakiś ruch korekcyjny, ale docelowo będziemy spadali, no, 42, a wydaje mi się jeszcze bardziej prawdopodobne tutaj w rejony 40 zł 50-60 groszy. I to tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.